Świątyni Tyra. Hej, witajcie ludziska z tej strony. Altair. Zapraszam was na kolejny odcinek z Godowora. Widać, Odyn mówił, że idąc za wami do Jotunheimu zdobędzie lek. Wierutne kłamstwo. Dlaczego Jemioła zdjęła urok? Magia Wanów jest potężna, lecz rządzące nią reguły są mgliste. Dla wiedźm na pewno są jasne. O, to naprawdę tragiczne. Baldur był największym darem, jaki Odyn dał Frey. Jedyną dobrą pamiątką ich małżeństwa. Chciała mu tylko oszczędzić cierpienia i uchronić się przed stratą. Ale z takich pobudek nawet dobrzy rodzice podejmują bardzo niemądre decyzje. Wszystko jasne. Kurczę, tak się boję trochę, że jesteśmy już tak blisko końca. Mimir, czemu Tyr czuł się współwinny za to, co Odyn zrobił gigantom? Tuż po wykuciu Mjolnira, Tyr zorganizował spotkanie dyplomatyczne pomiędzy Odynem i królami gigantów. Był to dopiero początek Wielkiej Wojny, gdy zwycięstwo było w sferze marzeń, a Jotunowie mogli przechylić szale w konflikcie asów z Wanami. Odyn przekonał Tyra, że młot miał tylko odstraszać, był środkiem na wymuszenie pokoju przez pokaz siły. Tyr miał nadzieję przekonać obie strony, że pokój będzie dla nich korzystny. Wiedział, że giganci obawiają się młota, potężnej broni spoczywającej w rękach osób, którym nie ufali, ale ufali Tyrowi. Tyr zawsze widział we wszystkich to, co najlepsze, a wierząc, że Odyn chce zawrzeć pokój, zaprowadził króla kruków do Jotunheimu. Potem sprawy potoczyły się szybko. Giganci przewidzieli podstęp Odyna i ujawnili jego plan wykradzenia ich tajemnej wiedzy. Wrócimy do tego później. Czemu? Trochę żałuję, że tylko tak naprawdę z dwoma bokami jakby walczyliśmy, nie? Baldurem i jeszcze na M, ale już nie pamiętam, jak miał na imię. Zaczynamy! Bo tak naprawdę... No cóż, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem... Ustaw Jotunheim jako cel podróży i znikamy. Chyba. Wiele to fabuły toczyło się wokół Baldura, stąd... Łatwo było go zapamiętać w porównaniu do tylko jednego ziomka, z którym też walczyliśmy. Jedziemy. Nie, chyba wszystkie 9 światów można tu odblokować, tak mi się zdaje. Poprzez robienie właśnie dodatkowych zadań. Przygotuj się. A, tak. Czy jeszcze kogoś zobaczymy, z kim będziemy walczyć, na przykład na końcu? Miejmy nadzieję, że nam od tego nie wybuchniesz. A. O tym nie pomyślałem. Może powinniśmy to jeszcze przedyskutować? Nie, nic ci nie będzie. Gotów. Jak to boli! Teraz, chłopcze. Oho. No grubo. A trzeci nie żyje. Już blisko. A, dobra. To na co czekamy? Myślałem, że już po nim. Zobaczymy. Zapnijcie pasy. Zobaczymy krainy gigantów. Słowo, zanim ruszymy dalej. Słuchaj, gnijąca głowa to ostatnia rzecz potrzebna wam tam na górze. Lepiej zaczekam na was tutaj. To sprawa między tobą i chłopcem. Racja. Ale jeśli ktoś cię znajdzie... Na piękne, mięciutkie cycuszki, Sif. Udało się wam. Wybacz. Musieliśmy tu przyjść. O nie. Nie. Albo co tam, trudno. Pilnujcie głowy do naszego powrotu. Dam radę. Nie, jednak... Dobra. Gotów? Chodź. Hmm. No,
wielkie plany. Nie ociągajcie się, proszę. O, jak normalnie schody do raju. Taki Assassin's Creed Origins teraz. Wchodzę normalnie na piramidę jakąś, nie? Albo za światy. O. Ty, a gdzie się? A, Boże, myślałem, że się zgubił. Albo zniknął po prostu. Ni stąd, ni zowąd. I napisy końcowe. Otwarte zakończenie, reszta w kolejnym God of War. Ale bym się wkurzył. A ja cały czas miałem się ruszać jakby. To było dziwne. Spójrz! Wow. Jesteśmy na palcach giganta. Przed nami najwyższy szczyt. O tam! Udało się. To prawda. Co robisz? Nie mam już nic do ukrycia. Możemy iść? Już tak blisko. Chłopcze. Chłopcze? Nie, nic. Myślałem, że będę już słyszał głosy. Halo, jest tu ktoś? Ja mówię, że to jest spokojnie tu. Miejsce. Musieli tędy przechodzić, gdy opuścili Midgard, ci, którzy przeżyli. Odyn i Thor zawsze muszą wszystko zepsuć. A gdzie są teraz? Giganci wrócili do domu, by się uratować. Ale nie wiem, czy im się udało. Nie czuję ich tu. A powinienem. Nikogo tu nie ma. Co się z nimi stało? Czemu mama nas tu przysłała? Każda odpowiedź rodzi kolejne pytania. Nie! Nie! Kurde, ja myślałem, że tam jest główna droga. Tam było jeszcze coś do zagadania z nim. Tak. Chwilę! Ojcze! Coś się dzieje! To twój topór. To mama. Spójrz. Kłóci się z gigantami. Ona znała gigantów?
To my! Przy pierwszym spotkaniu z Wężem Świata. Ale jak... Nasza walka z Baldurem! Ale to się dopiero stało. Czekaj. Oni wiedzieli o wszystkim, co się wydarzy. Patrz, smok na górze, a tutaj kamieniarz? Te wszystkie malowidła. To jest nasza historia. Nie. To twoja historia. Ale jaja. Co to oznacza? Że nie tylko ja w tej rodzinie miałem sekrety. Nie wiedziałeś. Była gigantem. What? O, grubo. Jestem gigantem. Ogo gigantem. Czemu to ukrywała? Wysłała nas tu, wiedząc, że to znajdziemy. Czemu nie powiedziała nam prawdy? Musiała mieć ważny powód. Baldur nigdy nie chciał odnaleźć mnie. On od początku szukał jej, nie wiedząc, że zamieniła się w proch. Jeśli miała jakiś plan, to jej ufam. Bezgranicznie. Poza tym, póki co miała rację. Chodź! Jesteśmy już tak blisko. Właśnie, też mnie intryguje, co jest za tą zasłoną jeszcze. Bardzo blisko. To był... Leżał trupem, to chyba nie Kratos, tylko... Właśnie to chciałem jeszcze przeczytać tutaj, o. Kim jest ten strażnik? Aha, i tyle. Ja pierdziel, ale jaja. Widziała każdy krok, który zrobiliśmy. Jakby zawsze z nami była. Strzegła nas. Wiodła do domu. Skończmy to. Tru. Ja. Wydawało mi się, że... Ojcze? Nie. Zrobimy to razem. Synu.
Żegnaj, Fej. Kocham cię, mamo. Giganci. Naprawdę odeszli. Nic tu po nas. Chodź. Czyli skoro mama była gigantem, jestem po części gigantem i bogiem. I śmiertelnikiem. No tak. Nie rozumiem tylko jednej rzeczy. To imię na ścianie. Giganci nazywali mnie Loki? Loki. Takie imię chciała ci nadać matka po narodzinach. Tak musiałeś się nazywać dla jej ludu. Ale czemu? To pytanie na kiedy indziej. Wracajmy do domu. I przecież Loki to był... Chciał władzę dla siebie, chciał zabić Odyna. Loki. Wszystko nabiera sensu. To dlatego chciała się tu znaleźć. Być wśród swoich. Ale czy wiedziała, że to będzie tak wyglądać? Chciała, żebyśmy to zobaczyli? Chciała, byśmy to rozgłosili? Czy zachowali w sekrecie? Nie. Nie wiem. Co mamy zrobić? Chcę, żebyś sam zdecydował. O. Loki. Ojcze, czemu dałeś mi na imię Atreus? Wiem, że nie po żadnym bogu. Ha! Nie. Po żołnierzu. Spartaninie. Wielkim wojowniku? Każdy Spartanin jest wielkim wojownikiem. Szkolimy się od narodzin. Nasze życie to dyscyplina, służba, walka i śmierć. Jest ponure. I my też tacy byliśmy. Ale Atreus ze Sparty różnił się od pozostałych. Uśmiechał się nawet w czarnej godzinie. Był szczęśliwy. Dawał nam nadzieję na to, że choć byliśmy narzędziami wojny, nie straciliśmy człowieczeństwa, dobroci. Kiedy nadszedł jego czas, by w końcu polec w bitwie, jego poświęcenie uratowało niezliczone istnienia i odmieniło losy walki. Zaniosłem go do domu na tarczy i pochowałem zgodnie ze spartańskim obrządkiem. Jego wspomnienie pomagało mi w trudnych chwilach. Wow! Opowiedziałeś porządną historię, a Mimir przegapił. Jeśli chcesz, możemy iść do domu, ale założę się, że jeszcze wiele Walkirii czeka na uwolnienie. Inni też potrzebują pomocy. Może mama wysłała nas również po to, byśmy komuś pomogli. Pomyśl, co zrobiłby Atreus ze Sparty? A co zrobiłby Loki? To dziwne imię. Dobrze, że nazwałeś mnie inaczej. Loków nie masz. Chłopcy, jak dobrze was widzę. To... Chyba mam dość krasnoludów jak na jeden dzień. Co się stało, Mimirze? Wykonali nieprzyzwoicie dużo pomiarów, po czym zaczęli psioczyć na pogodę. Gdzie mamy cię zabrać? Co byście powiedzieli na gdziekolwiek, byle nie tutaj? Odkrywaj świat za Atreusem. Kontynuuj odkrywanie świata. Oddawaj przysługi krasnoludom, uwalniaj smoki. Udaj się do Mas Pelheimu i Inflame'u. Znajdź w sklepie nowe przedmioty i zdobądź potężne wyposażenie, które pozwoli ci pokonać legendarne, wypaczone Walkirie. Walkirie zlokalizowane. Miejsce przebywania wszystkich wypaczonych Walkirii są widoczne na twojej mapie. No i fajnie. To znak, że... Główny wątek jest za nami. Co za tym idzie? Ja się z wami żegnam, moi drodzy. Żegnam ciebie, Kratosie, Atreusie.
waszymi jakże, albo jak waszą jakże epicką przygodą. Uśmiałem się, wstrzymywałem oddech nie raz, wzruszyłem się przynajmniej raz, to już coś. Bawiłem się wybornie przy tej produkcji i jeszcze trochę przede mną czeka zabawy. I cóż, postaram się przynajmniej te walki z walkiriami podesłać, ale nie obiecuję. Natomiast streamy pewnie też zacznę sobie grać od nowa w tą grę. Nie wiem, czy na normalnym, czy na najtrudniejszym poziomie, ale na streamach też, jakby ktoś chciał obejrzeć sobie, to zapraszam, jeszcze nie wiem kiedy. Ale co to trzeba mówić, jeśli chodzi o samą grę. Ci, co tu byli od początku do końca, albo sami też ograli już nawet, to wiedzą, że to jest naprawdę jedna z mega, jakże epickich historii już od pierwszych 20 minut było czuć tutaj mega nasączoną zajebistością, przygodą. Odkąd zaczęliśmy już walkę, odkąd Kratos zaczął rąbać już drzewo, a dosłownie na samym początku gry, później walka z trollem, a następnie z nieznajomym, którym był Baldur. I tak dalej. Po prostu każda kolejna minuta dawała nam tyle radości, tyle momentów, że japa się otwierała, trudno było zamknąć. Sama mechanika, mimo że się różni od pozostałych części God of War, jakie mieliśmy przyjemność grać, sądzę, że taka mechanika wzięta z Hellblade, Senua's Sacrifice, to naprawdę dobry krok do tej gry. I bardzo mi się podobało takie puszczenie oczka jakby do starszych wyjadaczy tej serii, gdzie właśnie zobaczyliśmy Atenę, spotkaliśmy ją, Zeusa, czy tam zyskaliśmy Ostrza Chaosu, no i też jako tako wyjaśnienie w pewnym sensie, chociaż niepełne, co się stało, że tu się znalazł Kratos. Wiemy, że to faktycznie dalej jest ten sam Kratos, a nie po prostu, że jak na przykład ze Spider-Manem, tyle Spider-Manów, tyle różnych uniwersów. Nie, tutaj ciągniemy dalej tą fabułę, którą tego samego Kratosa, którego znamy z mitologii greckiej, tylko przeniesiemy po prostu w dalsze klimaty od Grecji na nordyckie, gdzie trochę żałuję, że nie greckie, bo jednak większość z nas pewnie bardziej zna mitologię grecką niż nordycką, ale dobrze było poznać tą historię. Dużo właśnie takich ciekawych tutaj było historii, opowiadań dzięki na przykład Mimirowi, czy tam tablicom różnym, które Atreus tam tłumaczył, dzięki czemu mitologia nordycka stała się trochę bliższa, chociaż niewiele bogów poznaliśmy tak naprawdę, chyba że tylko tyle ich było, wątpię. Czy będą kolejne części gry? Słyszałem, że tak, że trylogia ma być. Jak opowiadań Kratosa właśnie w nordyckich klimatach, ale ile w tym prawdy, to się przekonamy prędzej czy później. Ja się z wami żegnam. Bawiłem się świetnie, mam nadzieję, że wy też. Że nie zepsułem wam jakoś odczuć, oglądając tą grę w moim wykonaniu, z moim komentarzem. I tyle. Świetna historia. Żegnam się z wami po raz chyba już trzeci. Trzymajcie się. Na razie.